Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Unboxing. Tym razem pokazuję Wam tą nowość, na którą dosyć długo czekaliście i również pytaliście, czy kupię. Tak, oczywiście kupiłem. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o cysternę firmy Robur. Jak na razie leży przede mną jedna cysterna, ta właśnie z piątej epoki, z pogranicza czwartej w zasadzie. Sam nawet nie potrafię się określić, z której epoki. Wydaje mi się, że to jest cysterna z epoki piątej. Była dyskusja na forum. Wydaje mi się, że to jest z epoki piątej, a nie z czwartej. Dlaczego, to uzasadnię. Póki co na pudełku jest opisana jako epoka czwarta AC, stacja płot trzepowo, dyrekcja eksploatacji cystern, czy też DEC. Dobrze, może wyjmę ten model i zaraz powiem, dlaczego ta epoka, a nie inna. Jest to pierwsza u mnie w kolekcji, nie pierwsza cystern Robo, bo Robo wydał już wcześniej cysterny. One były w takich szarych czy grafitowych kolorach z czwartej epoki, których nie kupowałem. To jest pierwsza moja cysterna. Równocześnie wydał dwie cysterny z logo DEC, ale te mam zamówione w moim ulubionym sklepie. Sklep się jak na razie jeszcze nie dosłał do mnie modeli, z tego względu, że tych modeli mam zamówionych więcej. Są to ostatnie lokomotywy Pico. Te jeszcze do sklepu nie dotarły. Czekam, aż dotrą. Wtedy cała paczka z wieloma modelami do mnie przyjdzie. Ale to uprzedzanie faktów. Na to czekam. Jak przyjdą, to będę robił unboxingi. Póki co przywiozłem sobie z Polski taki jeden oto model Robo. Opakowanie kartonowe, podobne do tych, w które są zapakowane wagony pasażerskie firmy Robo, z plastikowym tutaj okienkiem, oczywiście biało-czerwoną polską flagą, taką stylizowaną na materiał tu właśnie na górze. Czarne, ładne, gustowne, praktyczne, nie za duże, co najważniejsze. W środku plastikowa wytłoczka, dopasowana do kształtu wagonu. O, uwaga, spójrzcie, to jest na drabinkę, to wcięcie, i na inne elementy stojące na wagonie. I oto sam wagon. Ja go wyjmę, zastanawiam się, jak go złapać w tym momencie. Tu jest wcięcie tak jakby na palce, ale jak ja tu złapię, tu jest taka mięciutka barierka, którą się zwyczajnie obawiam, że może coś się stanie. Więc, no mogę próbować wyciągnąć w ten sposób i to by wyszło, ale wyślizguje mi się. Zrobię co innego. Po prostu przechylę ten wagon i niech on wypadnie. Wypadł. Wraz z nim wypadły jeszcze inne rzeczy. To jest woreczek z częściami dodatkowymi. Tu są stopnie do montażu, z tego co widzę. Z tego co kojarzę, jak deklarował producent, te stopnie powinny być dwojakiego rodzaju, chyba. Generalnie chodziło o to, że wagon ma być przystosowany, można go sobie tak uzbroić, że będzie jeździł, że będzie wierny dosyć oryginałowi, albo tak, że będzie jeździł po ciasnych łukach. Ja oczywiście preferuję to drugie, wiecie, jaką mam makietę. Bardzo mnie to cieszy, że w ten sposób można przygotować produkcję wagonu, że nie myśli się tylko o tych, co stawiają wagony do gabloty, ale również o tych, którzy chcą używać wagonów na makiecie, czy też na rozkładanych na dywanie torach. Oprócz tego jeszcze są tu sprzęgi. Dlaczego się zatrzymałem i opowiadam? Bo to są sprzęgi takie jak Roco z szerokim ząbkiem. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, bo wkładam ten woreczek z powrotem, tu jeszcze jakiś paragon mam i sam wagon. Z której on jest epoki? Otóż tak, tutaj jest data rewizji naniesiona na postoi wagonu i nie ulega wątpliwości, że to jest epoka piąta. Mamy tam kropka 97. Dokładnie nie widzę, bo mi się ręka trzyma się. 20.14.01.97. Tak, taka jest tutaj dokładnie data. Także mamy zdecydowanie epokę piątą, nie jakieś pogranicze czwartej i piątej, tylko piątą. Co prawda nie ma logo DEC, ale jest jak najbardziej oznaczenie przynależności do dyrekcji eksploatacji cystern. Mało tego, numer telefonu jest siedmiocyfrowy, warszawski, więc zdecydowanie nie jest to
początek lat 90. czy koniec 80. Pamiętam, że te numery na 7-cyfrowe się jakoś wydłużyły później. Dalej na forum to rozpatrywali i uzasadniali po nazwie, po przynależności do CZ Łódź, kiedy to się mogło stać, kiedy de facto ten wagon do jakiej epoki należy. No i z tego co ja kojarzę, ja naprawdę nie mam wiedzy w tym temacie, ale kojarzę, że te wagony z pogranicza tam czwartej epoki z reguły były opisywane jako byłby opisane jako ZAS kreska X. Tu mamy sam ZAS. A dlaczego ZAS X? Jak to uzasadniam, to później się wytłumaczę. Dobrze, to tyle o epoce, więc jest to zdecydowanie epoka piąta, a nie czwarta C, jak jest napisane na pudełku. Tu nie ulega wątpliwości. To może sam wagon. Wagon złożony z wielu części wygląda naprawdę bardzo fajnie. Nie jest taki długi jak te wagony, które znacie z moich filmów, jak te beczki ZANS z logo DEC, który łączę w długie sznury. Jest to wagon mniejszy i nie mogę się doczekać, kiedy wszystkie zostaną wydane właśnie z logo DEC, kiedy ustawię sobie takie z lokomotywą na makiecie. Tu od spodu też to pięknie wygląda. Proszę bardzo, też jest umiejętnie schowane logo Robo. Tak sobie oglądam ten wagon i co? Piękna robota. Naprawdę piękna robota, piękne oznaczenie. No i temat ten kontrowersyjny, czyli słynne rowki na beczce. No, pod te opaski są. Widać nawet od spodu tutaj, że są. Czy to jakoś mocno przeszkadza? Nie. Moim zdaniem nie. Tu już dotknąłem chyba tłustym palcem troszeczkę tę beczkę. Został ślad. Jest ok. Dalej tu. Pamiętacie w przypadku tej cysterny Pico pokazywałem, jak się ta obejma w tym rowku porusza. Tu ona też się porusza, ale wydaje mi się, że ten rowek jest minimalnie ciaśniejszy i się to tak nie porusza. Tu nic mi nie odstaje. Nie. No cóż, fajnie wygląda. I tak naprawdę, co mogę o tym wagonie więcej powiedzieć? Zapewne nie za dużo. Odsyłam do przeczytania forum, gdzie wiele na ten temat zostało napisane, na temat konstrukcji tych wagonów, kiedy i o samym modelu naprawdę wiele osób się wypowiedziało. Najczęściej negatywnie, jak to my Polacy potrafimy tylko narzekać, a nie doceniać. Przy czym najbardziej negatywne zawsze opinie są nie o samym tym wagonie, tylko o tym, że Pico wydało równocześnie w tym samym czasie też taki wagon. I narzekania, i oczywiście czarne wizje, że polska firma zbankrutuje i tak dalej. Tego typu historie, teorie spiskowe i tyle. Może coś w tym jest. Wiadomo, że każda firma chce zarabiać i wykaszać konkurencję, żeby samemu produkować modele. Ale ja bym się aż takiej złośliwości tak daleko nie dopatrywał. Mam na ten temat jakieś swoje własne zdanie i tyle. Dla mnie jest to po prostu biznes, no może drastyczny i zdecydowanie niekorzystny dla nas, dla Polaków, że tutaj niemiecka firma tak postępuje, ale no tak niestety jest. Wątek ten pozostawię, bo tutaj w zasadzie nie ma co się rozpatrywać. Jeszcze raz podnoszę ten wagon. O, tak go zaprezentuję i pora chyba zrobić to, o czym wy myślicie, że powinienem zrobić. Ja myślę, że też powinienem zrobić. Czyli wyjąć z pudełka ten poprzednio już prezentowany wagon Pico i postawić dwa wagony obok siebie. To właśnie robię. Mam już przygotowane, otwarte pudełko, więc wyjmę sam wagon i proszę bardzo, ten wagon obok tutaj stawiam. Wagon Robo po lewej i wagon Pico po prawej. Teraz sobie widzicie z góry, wygląda. O, tak to tutaj ustawię, jak wygląda, no prawie że identycznie. To położę, no i co? Prawie że identycznie. Oczywiście, różnią się oznaczeniami i tak dalej, ale i cysterny takie jeżdżące, które po torach normalnie w składach, które spotykamy też rzadko, kiedy można dwie identyczne zobaczyć, na ogół mają, są pomieszane różne oznaczenia i tak dalej.
Dobrze, to może bliżej. Jakoś muszę tą umiejętność złapać. I już. Pokazuję. Na oznaczenia nie zwracamy uwagi, patrzymy na drobne elementy. No to tak, mocowanie tej tablicy. Widać, że w przypadku robo są, wystają tu jakieś elementy, które dotykają do beczki, które mocują tą tablicę. Do beczki wyglądają inaczej. Dalej. Tutaj jest taka odwzorowana taka siatka. Pod tą siatką z reguły na wagonach jest wkładany papierowy list przewozowy, w którym jest coś tam opisane, co jest w tym wagonie, gdzie on tam zdąża i tak dalej. Czy tego typu historii? Ja dokładnie tego nie wiem. Takich papierów nigdy nie wyciągałem, nie oglądałem, nie znam się na tym, ale wiem, że tam jest zawsze jakiś listek papieru. W przypadku robo ta siatka jest odwzorowana, w przypadku Pico tylko skrzynka na to jest odwzorowana, a sama siatka jest namalowana. Dalej, to jest wagon serii Pico za SX i to jest ta epoka 4C, rzeczywiście koniec 4 epoki, początek 5. I tu mamy tą różnicę. Wózki. Wózki oba pięknie, prawie identyczne. Wydaje się, że wózek Pico jest odwzorowany troszeczkę dokładniej, że te szczegóły są bardziej ostre, bardziej takie kanciaste, lepiej odwzorowane. To w przypadku robo są spłaszczone. Przyjrzyjcie się. Chodzi mi o tutaj te pióra resorów są przytrzymywane takimi obejmami, a te obejmy są przytwierdzone śrubami. Zobaczcie, jak są odwzorowane te śruby w przypadku Pico, wezmę pod światło, a jak w przypadku robo. W przypadku robo są to po prostu gładkie szpiegle. Jest różnica? Jest. I tutaj punkt dla Pico. Drabinka. Ta Pico jest bardziej filigranowa, ewidentnie ładniejsza. Obejmy. W robo są węższe i lepiej odwzorowane. O, tutaj ten dół niż w Pico. Za to te rowki są zrobione na całej beczce, na całym owalu beczki w przypadku robo. Pico tylko pod obejmami. Punkt dla Pico. Jednak są tutaj troszeczkę te obejmy za szerokie w przypadku Pico. Te rowki mają ciut za duże. Punkt dla robo. Co dalej? Odwzorowanie tutaj tych pokrętem, nie wiem czy to hamulcem, czy czegoś, nie znam się na tym. To takie kolorowe na pod ustoją. Nie wiem, czy to jest prawidłowo odwzorowane i tak dalej. Znowu bardziej filigranowe wydaje się to od Pico. Góra. Pomosty. Pico są przezroczyste. Widzicie, siateczka pod światło. W przypadku robo są odlane. Punkt dla Pico. Przód wagonu. Tu są te węże zamontowane w przypadku robo. Tutaj czerwone punkty, nie wiem czy to światło ma być, czy coś tam jest czerwonego. Wygląda to porządnie, tutaj te są na biało pomalowane, te, nawet nie wiem co to jest, jakieś pałąki. Ładniej wygląda tutaj robo. Dalej są różnice, oj, by mi się wyśliznął, różnice w budowie wagonu. Widzicie, że na tutaj czole tego wagonu, na brzegu tej beczki są inne rzeczy zamontowane, jakieś zawory, niezawory. Więc tego się nie da przyrównać, to po prostu są innej budowy cisterny, więc tego nie przyrównam. No dobrze, no tak na dobrą sprawę wydaje się, że ładnie jest odwzorowany tutaj produkt Pico. Tu znowu ten pokażę ten pomost. On jest z takiej siatki, zrobiony ten czarny pomost, z takiej siatki zrobiony, to jest przezroczyste, ładnie filigranowe. Inny jest w przypadku modelu robo. Nie wiem jaki jest w oryginale, czy tu jest po prostu blacha taka z takimi tymi, nie wiem co to jest pewnie po to, żeby się nie pośliznać na tym pomoście, z takimi żebrowaniami. Jest to inne, podejrzewam, że nie jest to błąd wcale odwzorowania, tylko to po prostu inaczej te pomosty są wykonane. Robo widzicie, że ma te czerwone elementy na pokrętle, chyba zdaje się hamulca, tak? W przypadku pokrętła hamulca Pico tych czerwonych elementów nie ma, więc punkt dla robo. I tak by można było porównywać oba modele, że tutaj są takie szczegóły, tu są takie, ale na przykład tutaj jest ta przerwa, którą Wam prezentowałem w przypadku Pico. W moim egzemplarzu taka wada, nie podoba mi się. I tyle.
Można by tak porównywać te modele bez końca i udowadniać, który to jest ładniejsze, ale tak naprawdę oba bardzo mi się podobają. Oba kupiłem i obie serie, obu producentów, jeśli tylko będą wydawane w 5-6 epoce, będę kupował. Nie będę faworyzował, że ten jest taki, a nie inny, wierny, niewierny, brzydki, ładny. Kupię te modele i nie dlatego, że z obowiązku, że kolekcjonuję, tylko oba modele bardzo, ale to bardzo mi się podobają. To są naprawdę piękne cysterny. Kosztują podobnie, nie ma co tutaj rozpatrywać, że to 10 zł tańsze, to 10 zł droższe, tutaj coś jest nie tak, a tutaj to nie tak. Uważam, że wszelkie utyskiwania na temat wykonania tych modeli są tak naprawdę na wyrost i po prostu narzekaniem dla samego narzekania. Są to produkty masowe z wtrysku dla masowych produktów, dla masowego odbiorcy, od prawie że masowych producentów, no tylko zdecydowanie robią troszeczkę mniej. Trzeba o tym pamiętać i mieć na to, na pewno z tego powodu jakąś poprawkę przenosić, że te modele nie będą idealnie zrobione jak modele z manufaktury. Jest również model z manufaktury UMF, Unique Model Factory, polskiej firmy. Można sobie kupić, będzie kosztował dwa razy tyle i postawić i wtedy porównywać, delektować się wyglądem tego modelu. Ja zbieram modele seryjne, takie też preferuję, takimi też najwygodniej mi się bawi na makiecie, dlatego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dobrze, pora kończyć ten odcinek. Zobaczyliście oba modele. Bardzo się cieszę, że udało mi się porównać takie brązowe bez logo tutaj namalowanym. Zawsze one są takie łatwiejsze w odbiorze, jak wyglądają prawie że identycznie. Różnice w budowie między wagonami są i to bardzo duże. To jest ten pomost, to jest mocowanie tablicy. To jest inny rodzaj beczki. Zobaczcie, że tutaj jest taki bardziej, to ten szczyt beczki jest bardziej zaokrąglony, tu jest bardziej płaski. To są bardzo podobne modele, prawie że identycznej serii, a jednak różne. I tu to jest puenta mojego filmu. Tu nie należy utyskiwać, że niemiecki producent wykonał model taki sam jak polski producent, specjalnie, żeby go wykończyć, żeby zniszczyć, tylko należy się cieszyć, że te modele produkuje bardzo podobnej serii niemiecki producent, bo dzięki temu mamy modele od dwóch producentów, które wzajemnie się uzupełniają i dzięki właśnie temu, że Pico wydało swoją cysternę równocześnie z Robo, możemy kupować modele obu producentów i budować zróżnicowane składy z 5 i 6 epoki i cieszyć się ich wyglądem na makiecie, a nie być zmuszonym na kupowanie, nie wiem, 15 egzemplarzy tego samego modelu z tym samym numerem inwentarzowym i wstawiać do gobloty. Mamy wybór, mamy możliwość zbudowania dłuższych, realistycznych w miarę składów i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Jestem bardzo zadowolony, że obaj producenci wydali te modele. Taka jest puenta mojego odcinka. Dziękuję za obejrzenie. Jak otrzymam kolejne modele Robo z logo DEC, na pewno je zaprezentuję, jak też zaprezentuję kolejne modele, na które czekam, których naprawdę nie mogę się doczekać. Kiedy dostanę w swoje ręce, kiedy rozpakuję, kiedy zainstaluję dekodery w lokomotywach i uruchomię te lokomotywy na swojej makiecie. A póki co dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!